Dzień dobry Państwu, mówi Beata Andreja z Wrocławia. Komu lub czemu służy Beata Mandylis i platforma, antypolska platforma rzekomo obywatelska z antypolskim stronnictwem ludowym? Warto zadać to pytanie dzisiaj. Kandydować kolejny raz na urząd prezydenta III RP, pomimo, że tak jak wszyscy posłowie i senatorowie, którzy głosowali za przemocową konwencją gender, jest od 18 kwietnia 2015 roku objęty infamią. Przypomnę, że Sejm walny na czwartej sesji nadzwyczajnej w Kętach właśnie 18 kwietnia 2015 roku podjął jednomyślnie stosowną uchwałę. Znajdziecie również te informacje na stronach Sejm Walny oraz Królewska TV, a także w pewnym sensie na stronach Sejmu III RP, na których ogłasza się głosowania. Za krótkiego panowania Komorowskiego w Olsztynukowi, czyli antypolskiej Platformy Obywatelskiej, Antypolskim Stronnictwem Ludowym Sejm III RP uchwalił 567 ustaw w jednej kadencji, co jest prawdopodobnie rekordem świata, w tym Kodeks Wyborczy z 2011 roku, już wielokrotnie nowelizowany, którego antypolskim celem jest zabetonowanie sceny politycznej dla żydowskich partii reprezentowanych przez polskojęzycznych Żydów, którzy reprezentują antypolskie cele germanofilskich sionistów New World Order, NWO. 8 maja 2015 roku wyraźnie widać, że antypolskie ostrze sionistów jest skierowane głównie przeciw Polsce i Rosji. Racją stanu jest dążenie do zawarcia traktatu pokojowego 70 lat po II wojnie światowej, który w 2014 już 186, a w 2015 zaledwie 4 miesiące, czyli 1/3 roku, już 75, czyli wszystko tutaj wygląda na to, że ten Sejm, rzekomo polski, zamierza pobić rekord przyrostów w uchwalaniu bubli prawnych na wiejskiej. Razem 567 ustaw w ciągu 4 lat kalendarzowych. Jest to zapewne rekord świata, żaden nic mi o tym nie wiadomo, żeby jakikolwiek inny parlament na świecie uchwalił 567 ustaw w ciągu jednej kadencji czteroletniej. I te 4 lata kalendarzowe, 2011-2015, to są lata, w których na urzędzie rezydenta Belwederu i Pałacu Namiestnikowskiego siedzi Bronisław Komorowski i on podpisuje te wszystkie ustawy. Między innymi ratyfikował ustawę gender, konwencję przemocową, a opinię do Senatu, który zajmował się tą ustawą, 4 marca 2015 roku sporządziła główny legislator Beata Mandylis i dr Piotr Czarny, konsultant, która to główny legislator Beata Mandylis umieściła w rozdziale 4 swojej opinii uwagi szczegółowe takie zdanie. Ta opinia jest w ogóle bardzo krótka, ale to zdanie najbardziej bulwersuje na końcu umieszczone, na końcu tej jej opinii. Cytuję. Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.